Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Strażnikach Galaktyki. Wróćmy więc do naszej rozgadanej kompanii. I nie zgadzamy się z tym, że oni już nie żyją. Ale my idziemy sobie w tym momencie chyba w dół, tak bym strzelał przynajmniej. Podtrzymuję nadzieję, nie zakończę tego tematu. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Ojoj, już się wystraszyłem, a to rocket po prostu. Masakrę. Ale patrzcie, jaki miałem odruch dobry, od razu unikałem. Nie zastanawiałem się nawet chwili nad tym, czy robię, co mam zrobić, tylko od razu unik poleciał. Tak to jest, jak się, oh shit, wie, co się robi. Tak, nie ma wielki problem. Przebiegniemy sobie tędy. Tak, z pieskiem musimy porozmawiać faktycznie, ale to potem. O, tu jest nasz kolega, pamiętam go. Może odwalcie się ode mnie, ja po prostu chciałem porozmawiać z robotem, no. Czy jakiekolwiek miejsce w historii tego świata, tej serii, tej franczyzy było bezpieczne, o to jest pytanie. Musimy udawać, że nas to obchodzi, no tak, to by było miłe z waszej strony, gdyby się też udawali. Jakaś trucizna? Możliwa tymczasowa naprawa? Możliwa tymczasowa naprawa, no tak. Ice, no tak, ja używam. Okej, to zatkało się na stałe. Myślałem, że... Naprawdę? Okej. Come on. Niestety. Napięcie jest wyczuwalne. Dobra, ja próbuję oczyścić tę sferę, to jest ostatni raz, kiedy to próbuję zrobić. Ja tak nie mam. I Rocket się teraz uspokoi, to spoko, ale jeśli znowu zacznie do nas cisnąć, to trudno, to koniec. Po prostu odpowiemy mu tak, jak powinniśmy odpowiedzieć wcześniej, czyli... Znaczy, powinniśmy. No, nie może tak być, że cały czas on tylko atakuje nas, my próbujemy się bronić, znaczy nie bronić, tylko próbujemy łagodzić sytuację i on dalej ją zaognia. Nie, są pewne granice i mi się wydaje, że powolutku do nich docieramy. A zaraz, a tu jest co? Ale jak Peter mówi, że to jest właściwy kierunek, to ja już czuję, że to nie będzie właściwy kierunek, no ale trudno. Czyli, że zaraz się zbliża walka. O, proszę bardzo, to jest przecież ten, siedziba Nikki, nie? Tak, tak było. Maybe try being a little less scary. It's Peter. The pirate. Peter pirat, co? O, zaraz. Nie to. Ja mogę tędy podejść w sumie? Nie mogę. Dziwne, myślałem, że... No nie mogę, okej, okay. No to trzeba nie w takim wypadku. Jedno przekierowaliśmy, jeżeli chodzi o prąd. Tutaj coś jest do zrobienia. A to pewnie tego, możemy tutaj coś roketa znając życie. I'm worried she might be hurt or scared or... Było niemiłe z jej strony, musimy przyznać. Can you please see if she's in there?
See? Was that so hard? I don't see no kid. No i dziękuję, Rocket. A wtedy chyba do tego miejsca się nie dostaliśmy, nie? Mam wrażenie. Chewbacca? Careful, Peter Quill. In my experience, children often booby trap their toys. It's not Nikki's, it's mine. So we're just claiming her stuff now? Because if we are... No, I mean it literally used to belong to me. Quill, you gotta see this. Okej, okay, co tam ciekawego? Może Nikki miała jakieś... Wait, why does she have her toy? It's just something I gave to Corral when we were together during the war, like a keepsake. It doesn't mean anything. Does, this mean anything? How old is the child? No tak. 12. Ha! Congratulations, Peter Quill! You will make a terrible father. Unless the child is dead, in which case, does not matter. To jest tak mroczne w tym momencie. Clearly, the child is 12. Uznajemy. Przenić. The dates maybe kind of match up, so it's possible, I guess. As long as they had a health class on this. Inspiring. Can we just focus on if Corell and Nikki are okay? They're clearly not here, so let's... Możemy, ale teraz to się stało dużo bardziej personalne. Znaczy, wcześniej już było takie podejrzenie, nie? Ale teraz to jest dużo bardziej personalne. Jednak chcemy uratować, bo to może być nasze dziecko, tak? Co tu ciekawego, może jakieś zapiski? W takim przypadku przeczytamy to. Kaletka Gold. Czy naprawdę on? Nie tego się spodziewałam. To dobrze czy źle? Nie jest jak inni dorośli, znaczy tak jakby? Ale jest też trochę jak duży, głupi dzieciak. Powiedział, że moje rysunki są fajne. Czy wszyscy ziemianie się tak ubierają? A jeśli tak, to dlaczego? Mama nie chce o nim rozmawiać. Mówi, że powinnam zapomnieć, że kiedykolwiek go spotkałam. I właśnie dlatego muszę się dowiedzieć więcej. Absolutnie nie dziwi mnie reakcja dziecka. Zwłaszcza jeżeli chce mieć ojca, prawda? Co tutaj jest ciekawego? Cóż, naprawdę, Rocket? No właśnie. Ciekawe. A tutaj? Chyba nie. Dobra, no zobaczmy. Coś mogłem zbudować na pewno, pamiętam, że rozkminiałem to wcześniej. Planowanie taktyczne, czy to mi coś da? Szybko szczelność zostaje podwojona. Zadanie zabójczego ciosu po użyciu odrzutówek powoduje wypadnięcie. Nie interesuje mnie to, namierzenie składników też mnie nie interesuje. Interesuje mnie dodatkowy pancerz? To zdecydowanie. Proszę bardzo, dziękuję ślicznie, Rocket. Lecimy dalej. Dziękuję. Znaczy, Peter, dziękuję. Ja się zawsze wczuwam w te postacie, jakby to było nie wiadomo co. Wskoczymy sobie tu. No byłoby fajnie. The way she rigged her terminal to the emergency power grid? I told you, she's a smart kid. W sumie Rocket z nami normalnie mówi w końcu. Yeah, I could see that. She just don't seem dopey enough. Maybe she gets everything from the mother's side. Yes, she should have exhibited at least some foolishness. Oburzenie zrobimy. If I had a kid, she or he would definitely be super cool and smart. So just like Nikki. Okej, okay. Możesz sobie przeczytać. Ja nie jestem aż tak zainteresowany tym. Dwa razy. A za drugą oni tak cisną temu Peterowi, on wcale nie jest taki gorszy. Teraz pytanie brzmi, niedawno dopiero mieliśmy dramę Rocketa, to teraz kiedy Peter ma zgodę na to, żeby się wkurzyć na nich? Dare finish that sentence. And she seems to get along well with Peter. Good luck replacing me with a dead kid. Oh my Boże. That's the elevator I took with Corell and Nikki. If we're lucky, maybe they're on their way down right now. Może, może nie. Ale to by było zbyt mroczne, gdyby akurat Nikki tutaj miała... Oh shit, oczywiście, że są koledzy. Pamiętam, a dobra, niektórzy są na lód, więc zajmiemy się też lodem. Skończył mi się oczywiście w tym momencie. Dobra, zrobimy tak. A ja wbiegnę tam.
I użyję mojej zdolności. Nie tej zdolności, nie tej zdolności, ale okej, trudno. Pewnie w powietrzu jest ciekawiej. Tutaj mi może mnie też dopaść. Dobra, a teraz. A muszę chwilę odpocząć, zregenerować. Cooldown. Nie to. Dobra, rozwalimy go. To prawda, troszkę się spóźniłem z tym strzałem, ale. Dobra. Mogę już? Nie mogę jeszcze, ale mogę użyć tego i tego. Dobra. To nie była najtrudniejsza walka na szczęście. Ostatnio dostaję często w pierdziel, jak gra walczymy tutaj w strażnikach. Na szczęście w tym przypadku jest okej. Nie pamiętam skąd przyszliśmy, szczerze mówiąc. Tutaj gdzie Rocket chyba? Tak mi się wydaje, ale nie jestem 100% pewien. Chyba tak. Już czuję, że nas tutaj zaatakują w tej windzie. Chociaż nie ma jakieś wybitnie miejsca dużo. Zachowamy spokój, ale nie dziwiłbym się, gdyby był zestresowany. Dokładnie. Nie wiem, szczerze, że już trochę ten statek zaczyna mnie męczyć. Chciałoby się zobaczyć trochę zielonego świata, albo jakiegokolwiek innego koloru tak naprawdę. Jesteśmy w biurze, a tu są w ogóle jakieś dziwne rysunki. Bring them back. Przeprowadź ich z powrotem, było napisane po lewej stronie, widziałem. Czy coś było obietnica? Jest napisane. To nie brzmi jaka obietnica. Tak mówię, bring them back, promise. Nie, rozumiem, że to nie jest jakieś specjalnie ważne w tym momencie. Interfejs sieciowy też mnie interesuje. Porozmawiamy z Rocketem, może on coś wie. Nie ma problemu. Czy tutaj coś jest? Nie widzę za bardzo. To są jajka, owoce, piłki? Co to jest? Jabłka chyba, nie? Interesujące w każdym razie. Tutaj też niczego raczej nie zobaczymy. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Nie możemy daszować, więc będzie troszkę wolniej. Tutaj coś, zaraz podejdziemy. Najpierw zgarniemy tutaj coś z ziemi. Ten notatnik. Trybunał czystości Kryn. Okej. Okay. To jest ciekawe. Co, nie mogą mieć dzieci z niewłasnymi? Dziwna głowa. This must be Corell's first kid. I remember she talked about him a lot. He was on Hala, right? When the Chitauri... Aha, to są obrazy tak jakby. Explains how fearless she was during the war. She had nothing to lose. The resemblance is uncanny. To jest Nikki, tak? She doesn't look anything like me. She's blue. Besides, niebieska. Co za rasizm? Co to ma być? Copulating with you was a capital offense under the Kree purity laws. Oh, right. Jesus Christos, to faktycznie jest straszne. A jeżeli ktoś wie coś na temat bycia dosłownym, to właśnie Drax. Tutaj mamy kolejną jakąś rzecz.
Is it normal for Kree to dye their hair? Not unless they're hiding something. Hmm. Oh, wow! The Kree have comic books? A dlaczego miałyby nie mieć? Okej, okay, to mi akurat może nie powinno aż tak dziwić. Of course, że Rocket się aktywnił w tym momencie. Nicky's ID. Something seems off, though. Ręka jest szalona! Like it's been flagged or something. Not sure. Is the girl's date of birth on those documents? Does it match with the typical Kree gestation period? Okej. I really wouldn't know. Ja też nie. Od razu wam powiem. Nie znam się tym. Dobra, wracamy do Rocketa w takim wypadku. Chęcią. No tylko mógł do ciebie biec, kolego, to bym już to zrobił. Ale mogę tylko skakać. Ale mogę na to przyjść w podskokach, w sumie, jakby nie patrzeć. Zawsze coś. No. Pewnie, że tak. Idę tak szybko, jak to możliwe. I'm trying to tell you, they're gone. All of them. Almost like the world mind went out of its way to sever everything. Have you tried turning it off and on? What about backups? Doesn't every Nova ship have a central hub or something? A Nexus mainframe, yeah. If there's ghosts anywhere in the system, that's where. I categorically refuse. Not literal ghosts, Drax. He's talking about data. Right? Yes, but we'd have to access the Nexus directly. O, coś się dzieje na stacji, słyszę coś. Center of operations it is. According to the ship's map, the bridge should be right through here. A, tędy, no dobra. Ej, wiecie co? Dopiero teraz, ile już gramy w tę grę, a ja teraz zauważyłem, że tutaj u góry jak się V wciśnie, to jest pokazany cel. O mój Boże, zajęło mi to tyle czasu. Dog report item. One of them priests down there, eh? Oh, crap. Nuts to okay. This. I'm out of here. Stop. Nie spodziewałem się tego, ale wszyscy stękają z bólu, jakby co. Czy to jest przeciwnik, który sobie po prostu czekał na nas tutaj? Bo jeśli tak, to... Okej. Okay. To jest coś nowego. On jest na ogień chyba ten, ale nie mamy ognia. A czy zdobędziemy ogień w takim wypadku, coś czuję. Coś my tam robimy w sumie. 5, 3. O, i to jest to, to rozumiem. Dobra, zrobimy co możemy. Fuck, mogą to uniknąć. A w sumie to uniknąłem chyba. Dobra. To wyszło całkiem nieźle. Jeszcze trochę hapeków masu, prawda? Ale jeszcze troszeczkę, to już nie jest tak źle. O, i drak został złapany. Wow, wow, wow. No, draksa nie możemy, ale możemy zrobić tak. Co? Czy on się uleczył, jedząc... Dobra, teraz może będzie lepiej. Jesus Christ. Okej, czy teraz wystarczy? Chyba tak. To była zaskakująca walka, nie sądziłem, że on się wyleczy. Nie wiem, czy to jest mój błąd, że się wyleczył, ja zrobiłem wcześniej tak, czy po prostu tak miało być. W każdym razie, to było nietypowe. Chyba idziemy dalej w takim wypadku. Hmm.
my skull. I still need a central terminal. You said the bridge was on the other side of that corridor. So we just gotta make our way across and then up somehow. A zaraz, 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 zaraz. Dobra, już czuję, jak to zrobić. Proszę bardzo. A dziękuję, dziękuję, staram się. Chodźcie, moi drodzy. Tak właśnie się zastanawiałem, gdzie nasi kochani towarzysze z naszego teamu się wybrali w tym momencie. I dziękuję, Drax, że prawie mnie zrzuciłeś z tej... Nie mam pytań. Może się to zespałnią, a jak nie, to nie wiem co. Najpierw znowu startujemy. Nie wiem, czy oni, tak mówię, jakieś tutaj się pojawią. A, zróbmy sobie... O, widzę, że tam. No teraz to jest dużo łatwiejsze jednak, jak się takie coś widzi. Czy ja mogę to wskoczyć? Nie wiem, skąd ich słyszę. Zaraz, coś czuję, że powinienem skoczyć tam chyba. Okej. Troszkę się źle, źle naklikałem się troszkę. Teraz lepiej. Okej. Okay. Myślę, tam znowu coś kłócą. Dobra. My znowu idziemy w dwójkę, zaznaczam. Może jakaś cutscenka ich zastartuje. A nie, zaraz, zanim tam pójdziemy jeszcze tam. Tak, według jakby, wiecie, jeżeli jesteście na słuchawkach, prawdopodobnie to słyszycie. Ale generalnie rzecz ujmując, gra zdaje się przekazywać mi poprzez audio to, że Drax jest zaraz tutaj obok, znaczy może nie zaraz obok, ale bliżej. Iż hasło? O, hellera, mamy tutaj coś do wyboru w ogóle. Logi audio. Tutaj coś się skrzeniło. Okej. Przejdźmy do dążące kadr, też mnie trochę to interesuje. Corel. Powodzenia cenzurowano. Hollas Hope, kadetka. Nicolette Gold, znana jako Niki, kadetka. Minął jeden cykl czasu, gdy centurionka, korytologa, Hollas Hope zameldowali się ostatnio u wszechumysłu. Potrzebna dalsza obserwacja. Malik! Zmarły. Świadczony dyplomata. Dei Roman. Ryder Richard. No dobra. Otóż jest Samaya. Denarianka Samaya należała do floty gwiezdnej. Dobra. Ale jest już pośmiertnie nadany medal, więc niestety już jej nie spotkamy. O, znamy kolegów. Tak, mieliśmy z nimi do czynienia. Prywatna armia, okej. Christopher Powell. A, Dark Hawk, okej. Okay. A, Drax! O, shit, faktycznie. Jesus Christ, Rocket. O! Najniebezpieczniejsza kobieta w galaktyce. A zaraz, właśnie my też tu powinniśmy. Grud jest. Douglas Heeder. Moon Dragon. Jack Flag. Heidi Hellbender, oczywiście tego kojarzymy też. Status indykalny. Bez usty. Faktycznie nie ma ust.
Wielki Unifikator. Ich symboliczny przywódca, rzekomo Złoty Bóg o cudownych mocach, zginął w ostatnim roku wojny. No to faktycznie niezły Bóg z niego. Obiekt 89P13. O, Ronan, proszę bardzo. Ronan zachował stanowisko urzędnicze w publicznym korpusie jak oskarżycieli Kree. Okej. Faktycznie. Nowa działalność gospodarcza pod nazwą Strażacy Galaktyki. Strażacy. Okej. Troszkę inaczej Yondu wygląda tutaj, faktycznie, niż w filmie. Zagdel. Cóż za piękne włosy. Dobra. Przeszliśmy przez wszystkich niebezpiecznych typów. Wróćmy do obrazów teraz. Super evident, Quill. And to think we could still be reading my criminal record. Isn't that the mining rig from the quarantine zone? Okej, okay. Nic tutaj wiele, moim zdaniem, się nie dowiedzieliśmy. I mamy logi wideo jeszcze. Zobaczmy więc. Tamtego nie mogłem kliknąć z jakiegoś powodu. Czy się coś stanie, czy to tak będzie przez cały czas? O, to jest pytanie. Okej. Okay. Zakładam, że to Corel w tym kombinezonie, może nie? A, to, pamiętam, to faktycznie było coś takiego w pewnym momencie. She went in after we left. Flark. That thing. You don't think. It is the creature that devoured our monster. Tak było. Could have been a million things. I mean, it's restricted space for a reason. Nie, my nic na ten temat chyba nie powiedzieliśmy jej, nie? Gem Corel picked up. I think it's the same one we shot in the quarantine zone. We? You're the one who shot it. Fine, the gem I shot. The point is that shadow thing came out of it. Okay. We did this. The quarantine zone's a giant death trap. So we released a shadow thing. We made it out, didn't we? Your stupid girlfriend probably did too. You've been saying the whole time she's probably dead. No, ale jest pewien moment, w którym nawet Rocket stwierdził, że trzeba jednak troszkę być współczującym, jak się okazuje. Tutaj raczej nic nie ma z tego, co widzę. Mam sobie z tym spokój. Oh shit, światłość nadeszła. Duże ziomki idą. Czy to jest... A, tu jest ten cały unifikator. Strażacy. You misread our intentions. No, you've made them pretty clear. Sometimes sacrifices... Rogę cię nie chrzani. I had to check. Okej. Groot, write the stars. Grand Unifier. Breaker, right? First, let me just say it's really cool that you've heard of us, right, guys? And it's cool that you didn't try to kill us just then, especially with your two pals right there. Could have totally ripped us apart the moment you walked in, which we obviously all appreciate. But also, Brut tam coś klika przez cały czas. Questions like,
Where are Centurion Corell and her daughter? On ma ramiona w ogóle, pyta, co do mnie dotarło. Matriarch wishes to share it with you. Jakiś cień jest za wami, moi drodzy. Dobrze by było się właśnie odwrócić. Na razie możemy iść. Nie rozbroili nas ani nic takiego, więc chyba nie jest najgorzej. Chyba. Moi drodzy, my sobie skończymy na takim małym cliffhangerze, powiedzmy, ale w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam was mocno do tego, żeby zostawić lajka, skomentować też odcinek, dać mi znać, co myślicie o nim oraz zostawić subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Mi to się bardzo przyda, a wam pozwoli widzieć notyfikacje, jeżeli coś kolejnego ode mnie się pojawi. Dzięki śliczne za oglądanie. I widzimy się już niedługo znowu. Trzymajcie się ciepło. Hej.